Witam serdecznie. Dzisiaj ogólnie muszę powiedzieć, jak wróciłem ze sklepu wczoraj i tak dzisiaj rano to mniej więcej było, to znowuż przeziębienie mnie wróciło do mnie. Jestem bardziej chory niż wczoraj. Nie wiem, czy to po prostu jakieś pyłki czy coś. Wiatru nie było, ciepło było, nie wiem co mogło się podziać. Tata gdzieś pojechał, cały dzień go nie ma. Ja jestem z mamą bardzo daleko od miasta. O, tu się jakieś dzieci bawią. Tam co jest? Ogródek czyjś. Dobra. Ja idę ogólnie do sklepiku. Do małego sklepiku jakiegoś lokalnego. Ktoś, wiesz, co może coś sprzedawać. Kupić wodę. Nie ma nic do picia. Krówki. Tutaj mieszkamy. Tu są krówki. Właśnie dzisiaj patrzyłem na sklep medyczny tu w Kambodży, by kupować z wolnego rynku. Ceny znowuż poszły w górę. Trawkę je. No szkoda, że tu tak śmieci rzucają, nie? Nie się patrzy na mnie krowa. Tu też czyjś ogródek. Kurczaki sobie biegają. Ojej, oj. Po co cegły tu położyli? Nie mogliby samego piachu tu dać. Ciężko się jedzie na tym. Ktoś się potknie. Jak ja przed chwilą. Ale gorąco jest dzisiaj. I tu jest hotel. Ładny budynek biały, duży. I na tej ulicy tutaj, jak jechałem ostatnio, jest jedyne światło. O, tu są jedyne światła. Właśnie dzięki temu przez hotel. Widzę, że już brama zamknięta. Tam ogólnie mają tu basen. A musiałem sobie poprawić żółkę. Która łączy pompę insulinową do mojego ciała. No teraz już jest lepiej. I też kury czyjeś. Tam sobie biegają. W takich właśnie miejscach klasa robotnicza w Kambodży śpi, jak przyjeżdżają do miasta gdzieś pracować nad czymś. Lokal pusty, opuszczony. No i już wchodzimy na drogę. Droga z nazwą.
Jak ktoś umie czytać spaghetti, to może to być albo do wynajęcia, albo do sprzedaży. Ja nie czytam. Hello, so stay. Tu jest jakiś sklepik. A przejdźmy się troszkę dalej. Może coś innego jeszcze nas zaciekawi. Jak nie, to się wrócę po prostu. Tam już w ogóle, za tymi tam budynkami już w ogóle nie ma cywilizacji. No te sklepiki tu w ogóle nic nie mają, ale kupiłem 6 takich małych butelek wody za dolara, niecałego, 75 centów. No to idę teraz do domu. Tu jakaś kolejna dróżka, jakiś warehouse jest. Jedną ręką nagrywam. Mama ogólnie chciała słodkie napoje. Mówię, że nie wezmę słodkich napojów. No stop, to pijesz. Wody nie ma, idę po wodę. Stay. Jak widzicie, w Kambodży nie ma chodników dla pieszych. Chyba że w centrum. To jeszcze jakieś są. Tu zaraz będziemy iść do nas w uliczkę. Telefon cały gorący, pieski wyszły do mnie i to dwa, a drugi gdzieś, o, uciekł tam dalej. Krówki, ale masz duże uszka. A tamten idę ma rogi. Pusta działka jakaś. No i tak się żyje w Kambodży. Prawdziwej Kambodży. To wróciłem do domu. Właśnie idę teraz się umyć. Się umyję, napiję się w końcu wody. W sumie przed wodą, bo się strasznie pić chcę.
Za gorąco. No jest po 9. Gdzie ty byłeś? Co robiłeś? Policja, komenda główna. Widzę, że coś do jedzenia kupiłeś. Co tutaj jest? Bardzo chodź, Anku. Kurczak. A tam? Uważaj. Też kurczak. To tutaj są frytki pewnie. Zgadłem? Nie, nie zgadłem. No już mam, daj mi to. Saigonki! I słodkie napoje sobie kupiliście. Jakie to jest zielone? Co to Nie jest? kupiliśmy, dostałem za darmo od Li. Za darmo dostałeś od Li? Tak. I Madzia dostała też sajgonki za darmo. O proszę, jak fajnie. To co to jest, bo mi nie mówisz? To jest ten, no. Awokado. Awokado, a to banan? Banan, na mnie. Ciebie awokado. Tyle węglowodanów na sam wieczór, przed spaniem. Bomba cukrowa będzie. A to ci kupiłem. To co chciałeś. Rano wejść do zamani, to co chciałem. Co to jest? Do obierania awokado, mango, taki nóż do krojenia. Oni tym obierają profesjonalnie, że I nic. do gonienia taty, jak chce wyjść, wziąć motor i nie wrócić na cały dzień do domu. Czas szybko leci, dużo rzeczy załatwiałeś. Tata też niedawno pojechał właśnie, aby pojechać z powrotem do miasta centrum. Szybko po zastrzyk dla mamy, bo zapomniał kupić. Nie kupił. Coś tam mówi, czemu nie napisała mama listy zakupów mu na SMS-a. No cóż. Kurczaka zjedli rodzice. Ja wziąłem sobie tylko parę tych sajgonek od mamy. Tego soku nie piłem. Jest dosyć późno, ja jestem zmęczony i po prostu chciałbym się już położyć spać. Pokazałem, jakie okolice są mniej więcej. Dzisiaj jakoś tak nie ma, nie było co nagrywać, więc filmik wyszedł taki wyszedł. Mam nadzieję, że się Wam spodobał i no jesteście zadowoleni nim. No i jak zawsze dziękuję za te komentarze i lajki, subskrypcje i wsparcie. Miłe słowa motywacyjne. Mnie to bardzo cieszy. Dziękuję za oglądanie od początku do końca. Jak i reklam, to bardzo dużo pomaga mnie w karierze YouTube i algorytmie dla zasięgów i tak dalej. Mam patrona opowieści i parę rysunków dla panów patronów. Można sobie to pobrać w postaci PDF albo JPEG. Także do zobaczenia w następnym odcinku albo live'ie i no, ci co są też w Azji, to dobranoc. A ci co są w Europie albo w Stanach, to dzień dobry lub miłego dnia życzę. Pa, pa. Widzimy się w następnym odcinku albo live'ie. Do zobaczenia.